Witam wszystkie byki, panny i koziorożce na horoskopie na miesiąc listopad, czyli wszystkie znaki żywiołu ziemskiego. Witam oczywiście wszystkich widzów na moim kanale. Dziękuję za komentarze, lajki, subskrypcje. Proszę o więcej, proszę subskrybujcie mój kanał, rozsyłajcie do znajomych, by kanał się rozwijał, bym mogła dla Państwa nagrywać ciągle nowe filmiki z wróżbami. Proszę również o wymianę energii, komentarze, bym czytała Państwa właśnie słowa, historie i tak dalej. Na wróżby indywidualne zapraszam bardzo serdecznie. Mój e-mail loelia.oracle@gmail.com znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i również w komentarzach. Oczywiście wróżby indywidualne są dokładniejsze, wchodzimy tylko w Państwa historię osobistą, w Państwa problematykę. Zapraszam serdecznie. Dobrze, kochani, więc zaczynamy horoskop z kart Lenormanda i Tarota. Pierwszym znakiem jest byk. Ja pokrótce dzisiaj tylko wskazówki, porady, ostrzeżenia dla każdego znaku zodiaku, króciutko. Dla byków. Proszę o wskazówki dla byków na listopad. Proszę o wskazówki dla byków na miesiąc listopad. Proszę o wskazówki dla byków na listopad. Proszę o wskazówki dla byków na listopad. Proszę o wskazówki dla byków na listopad. Jakaś presja czasu u Was. O, tutaj już karta mi się odwróciła. Jakaś zerwana komunikacja z kimś, tak? Czy z partnerem, czy właśnie, nie wiem, czy zerwany kontrakt w pracy i boicie się bardzo o swoją stabilizację, czy stabilizację uczuciową, właśnie egzystencję finansową, zawodową i tak dalej. Tutaj coś się przerwało, coś zostało raptownie, błyskawicznie urwane, skończone i teraz jest właśnie lęk, czy zerwana umowa w pracy, czy nie wiem, zerwany jakiś związek, tak? Czy być może no, zerwana umowa o wynajem domu, czy nie wiem, związane z Waszym domem, jakieś problemy. Oczywiście dla wszystkich inne tutaj są wskazówki, tak? W zależności o co pytacie, czy o sprawy uczuciowe związku, czy o sprawy właśnie zawodowo-finansowe i tak dalej, czy być może domu. Także tu jakaś presja czasowa, jakieś nerwy, presja, najwyższy czas, by wyjaśnić, czyli te sprawy związane z Waszą egzystencją, stabilnością, bezpieczeństwem, tak? Nie wiem, należy tutaj szukać jakichś nowych umów, nowych właśnie tutaj, nie wiem, czy jeśli chodzi o Wasz związek, który został teraz zerwany błyskawicznie, to trzeba kontakty wyleczyć, tak? Uleczyć, wzmocnić, znowu nawiązać jakiś kontakt. I ten kontakt tutaj w listopadzie powinien się znów pojawić, by wróciła Wasza stabilność w związku, stabilność egzystencjonalna, uczuciowa, duchowa i tak dalej. Jeśli oczywiście w pracy mieliście jakieś problemy, czy z finansami, tu też w listopadzie spróbujcie wszystko zrobić, by to wyleczyć, tak? Uleczyć. Tutaj akcja, czyli energiczność, aktywność, rozmowy, tak? Wyjście z izolacji. Przede wszystkim takie są tu wskazówki, by zbudować jeszcze raz właśnie stabilność, bezpieczeństwo. Niezależnie w jakim aspekcie, tak? Państwo pytają o różne sprawy. Proszę jeszcze Tarota o wskazówkę. Już mi się odwróciła karta. No tak. Smutek jakiś, coś się zakończyło, rozpaczacie. Karta piątki kielichów. Karta piątki kielichów mówi o smutku, zastanawianiu się właśnie, że trzy kielichy zostały rozlane, czyli coś straciliście.
Pięć kielichów, przepraszam, pięć kielichów smutek, żal, po stracie, rozpacz, rozczarowanie, tak? Po stracie kogoś lub czegoś. No to to bardzo potwierdza tutaj właśnie tą kartę, że coś zostało raptownie zakończone. I dwa kielichy jeszcze są pełne, ale jakby jesteście smutne, pesymistyczne. Nie widzicie właśnie, że jeszcze jest jakaś szansa, by coś odbudować. Także byki, energicznie wyjdźcie z izolacji, ze smutku i zaczynajcie działać, by odnowić swoje bezpieczeństwo, swoją stabilność, czy w związku, czy w zawodzie, czy w finansach. Dziękuję, proszę, zapraszam panny. Proszę wskazówkę dla panny na listopad. Proszę o wskazówki i rady dla panny na listopad. Proszę o wskazówki i rady dla panny na listopad. Proszę o wskazówki i rady dla panny na listopad. Proszę o wskazówki i rady dla panny na listopad. Proszę o wskazówki i rady dla panny na listopad. Proszę o wskazówki dla rady dla panny na listopad. Kochani, tutaj jakiś mężczyzna z przeszłości wraca. Wraca po jakichś stratach, szkodach, nie wiem, zerwanie relacji, szkody w relacji, w związku, tak? Odwrócony mężczyzna od związku. On powraca, chce wzmocnić, uleczyć, wyleczyć wasze kontakty. Chce tutaj, by te straty, które się wydarzyły, zdarzyły, które miały miejsce, by to wszystko uleczyć, by spróbować pomimo swoich lęków. Duże lęki ma ta osoba, strach, frustracja, lęki, które właśnie mu nie dają spokoju, natomiast jest chęć powrotu, jest chęć tutaj wzmocnienia sytuacji, być może czeka na odpowiedni moment, by sam był silny na ten ruch, tak? Tutaj wspólne, nie wiem, tutaj podgląda was, może ta osoba patrzy, informuje się, kiedy jest najlepszy czas, by powrócić, natomiast musicie również spojrzeć na wszelkie jakieś frustracje, problemy, które się między wami wydarzyły, które doprowadziły właśnie tutaj do tych ogromnych strat, tak? Które ponieśliście oboje, lęków. Tutaj też trzeba wyjaśnić te problemy, spojrzeć, by się nie powtarzały te same błędy, przeanalizować wspólnie być może, tak? Jakiś fałsz, czy zdrada, czy obłuda w związku, nieszczerość, nieufność. Jeśli chodzi o związek, jakieś tajemnice, które trzeba wyjaśnić, wyjście z izolacji, wyjaśnienie spraw emocjonalnych, tak? Także proszę tutaj przemyśleć, co było powodem właśnie takich dużych strat, frustracji, lęków w tym związku, co należy naprawić, wzmocnić, uleczyć. Czyli ktoś jakby miał chęć właśnie powrotu, kochane panny. Jakiś eks może wasz, tutaj karta siły, czyli siła, by pracować nad tą relacją, nad tym związkiem, siła lwicy, tak, łagodność baranka, czyli wyjaśnienie wszystkich spraw, mieć siłę na to, mieć na to właśnie energię, tak, aktywnym być, natomiast również łagodność baranka, by się nie pokłócić, nie posprzeczać, by jeszcze gorzej właśnie nie wydarzyło się, ponieważ już są ogromne tutaj nerwy, straty, lęki, tak? By jeszcze nie było gorzej, więc ta łagodność baranka jest potrzebna tutaj, by się pogodzić, pojednać, przeanalizować sprawy, które były między wami złe, by to wyleczyć, uleczyć, wzmocnić. Dziękuję pannom. I zapraszam koziorożce. Proszę o wskazówki i rady dla koziorożców na listopad. Proszę o wskazówki i rady. Proszę o wskazówki i rady dla koziorożców na miesiąc listopad. Proszę o wskazówki i rady dla koziorożców na miesiąc listopad. Upsa. No żmija to już mi tutaj wypadła dokumentnie. Czyli jakieś problemy, jakieś zawikłania, tutaj mi się odwróciła już karta, widzę. Zawikłania, opóźnienia, problemy, jakieś komplikacje dla koziorożców.
mają się wyjaśnić, tak? Tak, mają się wyjaśnić jakieś komplikacje. Komplikacje, być może jakieś spotkanie, komplikacje ze spotkaniem, tak? Z Waszą osobą, czy tutaj opóźnienia, komplikacje, nie wiem, problemy, które macie, jeśli chodzi o spotkanie, to jest jakiś dystans geograficzny, czy jesteście od siebie oddaleni, czy jest praca za granicą i nie możecie się widzieć, w każdym razie jest jakiś tutaj problem ze spotkaniem się, ale tutaj chcecie w listopadzie, by nadeszły jakieś chwile szczęścia, czyli nie wiem, czy podróż, czy spotkanie, umówienie się właśnie na spotkanie, ktoś do kogoś będzie jechał, czy jakiś wspólny urlop, wspólny czas spędzony, tak, da Wam tutaj szczęście z powrotem, momenty szczęścia, uniesienia, ekscytacji. No, konieczna jest też krótkim szczęściem, czyli tak jakby tutaj spotkacie się, krótko byście byli szczęśliwi, piękne momenty romantyczne. Także problem z tym spotkaniem, wyjaśnienie również spraw, jeśli chodzi o zobaczenie się, spotkanie, wspólnie spędzenie czasu, tak? Wspólnie. Tutaj Wy wyczekujecie jakby na to spotkanie, jesteście pełne nadziei, patrzycie w przyszłość, właśnie czekacie, wyczekujecie, być może on ma przyjechać, żeby się spotkać. Także tutaj właśnie, o, tutaj mamy parę, kochani, wyjście z izolacji, wyjście z blokad, z lęków, tak? Decyzje, podjęcie decyzji tutaj na spotkanie się, pomimo dystansu jakiegoś geograficznego lub pomimo jakichś trudności, opóźnień, komplikacji. Jeśli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, no to jeśli są tu komplikacje, nie wiem, jakieś fałsze, intrygi, czy być może jakieś, no nie wiem, toksyczne sytuacje w pracy, które Wam utrudniają, mobbing, intrygi i tak dalej, tutaj rozwiną się w powolnym tempie te sprawy znowu zawodowo-finansowe, stabilnie i będziecie tutaj znów szczęśliwi, czyli powróci dobra pasa, pozytywność. Wyczekujecie na to, trzeba coś wyjaśnić, czy może z szefem, czy z jakimś męskim tutaj zespołem pracowniczym, czyli nie wiem, współpracownikami, by po prostu się znów dogadać, by było dobrze, tak? Koniczyna mówi o szczęściu, o pozytywnym załatwieniu spraw. Także te komplikacje, które macie, czy na tle właśnie uczuciowym w relacji, czy na tle zawodowym, finansowym, trzeba w listopadzie wyjaśnić. Tu jakiś król, kochani, król kielichów, król kielichów, oczywiście sprawy emocjonalne, tak? Sprawy emocjonalne, pełno uczuć, emocji, które Was opływają. Te sprawy emocjonalne, wydaje mi się tutaj, że koziorożce muszą wyjaśnić w listopadzie. Czyli spotkanie z jakąś ukochaną osobą, która jest zakochana też w Was. Wy też jesteście zakochani, Wy wyczekujecie, ta osoba też myśli i po prostu problem jest tylko ze spotkaniem, które powinno się zrealizować właśnie w listopadzie. Także życzę wszystkim znakom ziemskim pozytywnego miesiąca, listopada, dobrych energii, pozytywnego myślenia, dobrych wibracji. Dziękuję serdecznie i zapraszam oczywiście wszystkich do usłyszenia już wkrótce.